To nie jest prawda, że przez lata kary za wykroczenia drogowe się nie zmieniały. W rzeczywistości kary za wykroczenia drogowe systematycznie z roku na rok malały. To jest pole karne, wspólnie patrzymy na prawo karne. Bardzo Was wszystkich serdecznie witam, zapraszam do analizy dogmatycznej. Policja może nakładać na nas od początku 2022 roku o wiele bardziej dolegliwe mandaty. Jeżeli mówimy o sytuacjach, w których ktoś celowo narusza zasady ruchu drogowego, czyli celowo przekracza dozwoloną prędkość, no to oczywiście takie podniesienie mandatu jak najbardziej może wpłynąć na decyzję tej osoby, żeby jednak jechać bardziej bezpiecznie, żeby jednak nie przekraczać tej dozwolonej prędkości. Więc taka osoba realnie będzie kalkulowała, jaka kara może jej grozić za popełnienie danego wykroczenia, i być może to jakoś przyczyni się do tego, że kierowcy będą zachowywali się bardziej bezpiecznie, szczególnie jeżeli chodzi o prędkość. Tutaj również oczywiście znaczenie ma nieuchronność kary, no bo nawet najsurowsze kary przewidziane za wykroczenia drogowe, jeżeli nie będą egzekwowane, jeżeli nie będzie policjanta albo fotoradaru, który wyegzekwuje to, że łamiemy przepisy, no to oczywiście nikt nie będzie się z takimi przepisami liczył. Te wątki jednak pominimy i skupmy się na kwestii dogmatycznej, na kwestii prawnej, dotyczącej właśnie tego, czy w ogóle tutaj doszło do tak znaczącego podniesienia kwot mandatów grożących za wykroczenia drogowe. Jeżeli sobie porównamy te 500 zł za wykroczenie w poprzednim stanie prawnym i 2500 zł za wykroczenie w aktualnym stanie prawnym, no to oczywiście może się wydawać, że to jest podniesienie tej kwoty aż 5 razy, że pięciokrotnie wzrosła kwota grożącego mandatu za wykroczenie drogowe, i rzeczywiście tak by było, gdybyśmy brali pod uwagę wartość tych 500 złotych w momencie, gdy uchwalane były te przepisy zaostrzające wysokość grzywien, właśnie do 2500 złotych. Ale w ogóle nie tutaj tkwi cały problem. Problem tkwi w tym, że ta kwota 500 złotych przewidziana za popełnienie wykroczenia, ona weszła do taryfikatora mandatów w 2001 roku. Ta kwota od 2001 roku nie była nowelizowana, nie była zmieniana, więc przez 20 lat maksymalnym mandatem, na jaki się narażał kierowca pirat drogowy za naruszenie przepisów, to była właśnie kwota 500 złotych, jaką mógł wymierzyć za to wykroczenie policjant, który zatrzymał taką osobę. 500 złotych w 2001 roku to oczywiście była zupełnie inna kwota niż to samo 500 złotych. W 2021 roku ten sam banknot był coraz mniej warty z uwagi na inflację pieniądza, z uwagi na inne zjawiska ekonomiczne. To bardzo łatwo jest zrozumieć, gdy się aktualnie obejrzymy i zobaczymy, jak rosną ceny żywności, jak rosną ceny benzyny, jak rośnie cena gazu do ogrzewania mieszkania. Więc okazuje się, że ten sam banknot daje nam z dnia na dzień coraz mniejsze możliwości. O tym zjawisku inflacji pieniądza w kontekście prawa karnego ciekawie napisał Paweł Marcin Dudek z Uniwersytetu Jagiellońskiego Inflacja pieniądza a prawo karne, gdzie właśnie autor bardzo dobrze pokazał w jaki sposób zjawiska ekonomiczne, w jaki sposób inflacja pieniądza wpływa na represyjność systemu prawnego, wpływa na dolegliwość różnych sankcji, które są w przepisach wyrażane w sposób kwotowy. Na przykład 250 zł na przykład 500 złotych. Więc te zjawiska ekonomiczne wpłynęły również na to, że kwota mandatu, która była wyrażona w taki sztywny sposób, jako 500 złotych, ona z roku na rok była coraz mniejsza. A to powodowało z roku na rok realne zmniejszanie się dolegliwości tych mandatów. Mandat w wysokości 500 złotych, nałożony na jakiegoś kierowcę. Za to samo wykroczenie w 2001 roku był o wiele bardziej dolegliwy niż ten sam mandat w takiej samej wysokości nałożony na kierowcę w 2021 roku. Jak wyglądały te konkretne wyliczenia właśnie w kontekście inflacji, to w artykule Pawła Dudka w Państwie i Prawie znajdziecie szczegółowe statystyki, znajdziecie też wykresy. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby sięgnąć do tego artykułu. Można to też ładnie zilustrować, biorąc pod uwagę minimalne miesięczne wynagrodzenie, jakie się zmieniało wraz z upływem czasu. Ono od 2001 roku bardzo istotnie wzrosło i te konkretne wyliczenia wyglądają następująco. W 2001 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło 760 zł, co dawało 599 zł do wypłaty. Ustawowa kwota grzywny stanowiła więc wtedy 89,4% minimalnego wynagrodzenia netto. Więc maksymalna grzywna w 2001 roku, biorąc pod uwagę wartość płacy minimalnej, była dla sprawcy relatywnie bardzo wysoką kwotą. Tą wartość zaktualizowaliśmy do warunków 2020 roku, bo wtedy pisaliśmy nasz artykuł do dziennika Gazety Prawnej. Jeżeli minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło 2600 zł brutto, czyli netto to było 1920,62, to maksymalna stawka grzywny powinna wynosić 1718 zł. Stan prawny nie ulegał zmianie, więc. Ta dolegliwość powinna być usytuowana cały czas na takim samym poziomie, to znaczy na takim samym poziomie, jaki był wyznaczony w 2001 roku, gdy wchodził w życie taryfikator z kwotą 500 złotych. Czyli obrazowo rzecz ujmując, 500 złotych to się równa 1718 złotych dla warunków roku 2020. Wniosek z tego jest taki, że ta kwota grzywny. Zmieniona z 500 zł na 2500 zł, tylko pozornie wzrosła aż 5 razy. Ona realnie, biorąc pod uwagę wartość pieniądza, nie wzrosła pięciokrotnie, wzrosła o niecałe dwa razy. To nie jest podniesienie znaczące dolegliwości mandatu, ale w zasadzie tylko aktualizacja liczby, liczby, która ma wyrażać jakąś dolegliwość. Grożącą sprawcy za popełnienie danego wykroczenia. Ta sama dolegliwość, która kiedyś była wyrażana kwotą 500 zł, była wyrażona nazwą 500 zł, dzisiaj, można powiedzieć, w przybliżeniu powinna być wyrażona liczbą gdzieś w granicach 1800-1900 zł. No więc widzimy, że zmiana na 2,5 tysiąca zł to nie jest aż tak znaczące podniesienie dolegliwości mandatów, jakie były przewidziane w taryfikatorze, który wszedł w życie w 2001 roku. Jeżeli merytorycznie weźmiemy pod uwagę te zjawiska ekonomiczne i w analizie dogmatycznej przepisów prawa karnego uwzględnimy właśnie te merytoryczne zjawiska, np. inflację pieniądza, kwotę wynagrodzenia minimalnego, wzrost płac, jaki na przestrzeni tych ostatnich 20 lat obserwowaliśmy. No to się okaże, że ta kwota 2500 zł dzisiaj mniej więcej wyraża podobny poziom dolegliwości jak kwota 500 zł wpisana do taryfikatora w 2001 roku. Na pewno nie jest to pięciokrotne przebicie w stosunku do kwoty 500 zł, która stanowiła od 2001 roku górną granicę mandatu za wykroczenie. Oczywiście, w dzisiejszej analizie pomijam w ogóle wątek tego, w jaki sposób powinny być ustalone kary za popełnienie konkretnych wykroczeń. Widzimy zresztą, że ten nowy taryfikator podnosi tylko w niektórych przypadkach górne granice tych mandatów, więc można powiedzieć, że jest to takie działanie od przypadku do przypadku. Twórca tych przepisów. Rządzący nie myśleli w tym momencie tymi kategoriami waloryzacji tych kwot, biorąc pod uwagę zjawiska inflacji. Raczej chodziło właśnie o mechaniczne podniesienie sankcji, po to, żeby w ten sposób niby wzmocnić bezpieczeństwo użytkowników dróg. Zupełnie dzisiaj również nie analizuję osobnego problemu, to znaczy w jaki sposób powinna być wymierzana kara za wykroczenia drogowe, biorąc pod uwagę chociażby to, ile zarabia sprawca danego wykroczenia. Czy ta kwota mandatu. Którą on dostanie 1500-2500 zł, czy to jest porównywalna dolegliwość dla danego sprawcy, biorąc pod uwagę właśnie. I jego konkretną indywidualną sytuację ekonomiczną. Namiary na publikacje, o których mówiłem w dzisiejszej analizie, znajdziecie pod tym filmem. Bardzo Was serdecznie zapraszam na pole karne, gdzie sobie wspólnie patrzymy na prawo karne. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, do włączenia dzwoneczka, czyli powiadomień o nowych materiałach. Na co dzień sobie dyskutujemy o prawie karnym na blogu Dogmaty Karnisty i na portalu Dogmatykarnisty.pl. Bardzo Was serdecznie zachęcam, żeby dołączyć do społeczności i żebyśmy wspólnie sobie dyskutowali o prawie karnym, a przez to realnie wpływali na to, jak to prawo karne w Polsce jest tworzone, jest interpretowane i jest stosowane. Do zobaczenia w kolejnej analizie dogmatycznej.